No hej, witajcie kochani bardzo serdecznie, Szczeweral z tej strony. Moi drodzy, Fallen Order na moim kanale. Zapraszam do oglądania. Jestem już po publikacji pierwszego odcinka. Jest gdzieś tam, no, dosyć pozytywne zaskoczenie z waszej strony. Wybaczcie za moje gardło, ale no co najmniej jeden odcinek będzie z Fallen Order w takim, z takim entourage. Ponieważ nie wiem, no nie wiem co się stało. Biorąc pod uwagę fakt, że poszedłem na nockę i było ok, po czym 2 godziny później, czyli o godzinie 2 w nocy, nagle zaczęło mi po prostu odbierać mój przecudowny, śliczny, seksowny głos. Jakbym i teraz brzmi, jakbym co najmniej chlał przez tydzień. Dobra. Co ja muszę zrobić? Ja muszę przede wszystkim udać się do statku. Tak, ja wiem. My tam byliśmy. My tam byliśmy w ostatnim odcinku. Czy ja mogę to otworzyć? Nie. W ostatnim odcinku gdzieś tam już była rozkminianie, co gdzie leży. I teraz muszę udać się w jakieś konkretne miejsce, czyli... A czy ty, czy ja z tym... RS. RS, dobra. Jeszcze nie wiem, jak Short sobie radzi z tym RS-em. Ale mam nadzieję, że przynajmniej wam poprawiłem humor tym szukaniem RS-a. No cóż, no tak to jest, jak 10 lat się nie gra na padzie i później się po losu. I później się próbuje, kurde, coś ogarnąć. Nie znoszę bezczynności. Dobra, my jesteśmy teraz na Bogano, tak? Zbadano 58% i tak na razie nic nie mogę więcej zrobić. Mamy Zefo i mamy Datomirę. Ja bym... Mamy tak, 4 na 16 skrzyni, 1-6 sekretów. Bardzo prawdopodobne, moi drodzy, że ja zrobię też streama z tej gry. Mam nadzieję w ogóle, że OBS mi nie skrzaczy się. Idziemy na Zefo. Idziemy na Zefo. Fajnie. Leć na planetę X-em, dobra. No, zrobię sobie strumyk z pobocznych rzeczy. Wcześniej była w dobrym stanie? Była arcydziełem, ale teraz... Nie zdziw się, jeśli wyślę ci rachunek. Komuś brakuje kasy. Znaczy, trochę, tak. Po części masz rację, ale już przywykłem. Byłaś kiedyś bogata? Dla Jedi bogactwo nie jest najważniejsze. Jakie widoki! Byłem biedny, ale nie było źle. W mojej ekipie czasem wpadała jakaś fucha. Wtedy zacząłem grać w zabaka. Do tej gry potrzebne są kredyty. To dziwny wybór. Byliśmy mali. Stawialiśmy różne rzeczy, od żarcia po śmieszne kamienie. Niestety wszystko się zmieniło, gdy podrośliśmy. Śmieszne kamienie przestały już wystarczać. Galaktyka byłaby lepsza, gdyby tak było. Ja pierdzielę, no to wygląda... Dobra, młody, siadaj. Jesteśmy na miejscu. Usiądź na swoim fotelu, dobrze. To jest mój fotel? Hello? Gdzie jest... Where is my fotel? A, tutaj. Moment na lądowanie. Tak, to dziwne. Wiatr zakłóca naszą komunikację. Hej, Cordova wspominał o spokoju wokół cyklonu. Widzę osadę w samym środku. To musimy tam lecieć. Ech, przyjąłem. Nie wiem dlaczego, ale jak oglądam cutscenki, to mi się aż Micha cieszy. Ja naprawdę, ja nie jestem fanem Star Warsów jakimś, nie? Ale... Małe turbulencje cię nie zabiją, młody. Chyba, że wiatr się nasili. Przekaż temu blaszakowi, że nikt go nie prosił o opinię. Jestem pewna, że masz wszystko pod kontrolą. No pewnie, że mam, tylko troszeczkę rzuca. Dobra, trzymać się, trzymać, trzymać! Idealne lądowanie. Gryzy rządzie, kotko. A, tylko że cały czas mamy zakłócenia łączności. Potrzebuję chwili, żeby to naprawić.
A ja poszukam śladów Kordowy. Dobrze. Odezwę się, gdy rozwiążę problem. Dobra. No dobrze, to lecieliśmy do innej wyspy. Tutaj. Dobrze ci poszło na Bogano. Im więcej informacji o Kordowie i Zefo, tym łatwiej powstrzymamy Imperium. Słyszałem o starożytnych kulturach, ale niewiele. Wiem tylko, że Kordowa miał obsesję na punkcie Zefo. Strasznie ciemno. Wierzył, że ich nauki są bardzo ważne. Mnie też fascynowały tajemnice naszej niezwykłej galaktyki. Już lepiej ruszaj. To ciekawe miejsce. Powodzenia. Dobra, miałem tego nie mówić, ale to powiem, no bo to jednak Chevy to jest Chevy, bo mówiąc, że strasznie tu ciemno, miałem na myśli, że jakoś tak ta postać jest ten, po prostu nieoświetlona, nie? Po lewej jest niby, tutaj zobaczcie, dosyć duża lampa, tam jest lufcik na świat, tu też jest lampa, a mimo wszystko ona stoi tak jakby w takim cieniu, nie? I miałem za chwilę dodać, że ona już jaśniejsza nie będzie, ale stwierdziłem, że to jest takie trochę... Wiecie, różnie to może być zrozumiane, a ja kocham wszystkich ludzi. Ja kocham wszystkich ludzi, wszystkim życzę dobrze i... O. Dobra robota, udało się, udało. Jesteś cała? Co się gapisz? Z kim rozmawiasz? Z moim statkiem, modliszką. Dobra nazwa, nie? Budzi strach. Co ty tam wiesz? Pewnie nigdy nie pilotowałeś. Ludzie w strachu. Łaaa! Te swoje sprawy Jedi. Dam ci nawet zniżkę. Ładne lądowanie. Moje? A tak. Żaden problem. To łatwe dla uzdolnionego pilota, takiego jak ja. Zwłaszcza takim statkiem. Ta maszyna była jak za darmo. Znaczy, nie ukradłem jej. Kupiłem. No, poniekąd. Tak jakby. Mała pożyczka. Duża pożyczka właściwie. Nie, w porządku, wszystko git. Nie martw, nie masz jakichś spraw Jedi na głowie. Do roboty, młody. Ten gość jest dobry. Sam nie wie tak naprawdę, co ma powiedzieć. Dobra, Holomejpa, mamy tak, tutaj nie mamy możliwości przejścia. Mamy tak, tu przejście i tu przejście. Mamy na razie jeden poziom mapy. Także... Obczajmy wszystko. Może jakieś skrzynki będą, coś. Zdecydowanie nie zamierzam się spieszyć, jeśli chodzi o eksplorację. O, właśnie dlatego. Co mamy, mój drogi słodziaku? Nową skórkę BD-1, niebieski dowódca. Hej! Personalizacja, niebieski dowódca, tak wygląda. Bo teraz mamy czerwonego BD-1, ten... W sumie tego to sobie od razu zrobimy. Poncho. Zakładamy poncho? Czy te poncho jest jakieś kultowe? Dajcie znać w komentarzu. Wezmę je, założę brzask na Bogano, ale... No, dajcie znać, czy to poncho ma jakieś głębsze znaczenie. Dobra, tutaj nie otworzę tego. Albo i otworzę, ale to zaraz. Podbiegnijmy sobie tutaj. Czy nie ma żadnym czasem... Znaczy, czy nie ma czasem żadnych skrzynek. Albo wejścia. Dobra, tu teoretycznie... O, tam coś rozpierdzielają. Dobra, idę sobie walczyć. Nie pamiętam. To oni człowieka normalnie napiżdżają. Uważaj, Billy. Dobra. Cyk. Skanuj. Słodziaku. Masz coś? Zdobyto punkt umiejętności. No i fantastycznie. Dobra, zerknę. Kal, słyszysz mnie? Imperium, znaleźli Zefo. Gdyby śledzili modliszkę, to już by się na nas rzucili. Może szukają grobowców? O, oby nie. Właśnie uruchomiłam łączność. Spróbuję się jakoś podpiąć do ich komunikacji. Ej, BD-1! BD-1!
czy tam na dole coś mamy? Nie. Ja ciągle zapominam, pod którym przyciskiem ja mam moc. Luke, use the force. A, tutaj. Oszty w życiu. Ależ go... Pięknie. Znaczy dobra, no jeszcze muszę się przyzwyczaić, wiadomo, to nie jest tak łatwe, jak wam się wydaje. To nie mogę. A, tam jest... Tu jest jakieś ukryte badziewie na bank. Ale poczekajcie. Cyk, tu nie mogę. Tu nie ma wejścia, więc idę tędy. Hop. No na bank tu jest jakaś jaskinia ukryta. Rozjaśnijmy to sobie. Możesz ty w mordę. Gdzie ja wszedłem w ogóle? Ciekawe, czy jakbym spadł na dół, to bym się zabił. O. Matka używała tej tkaniny, by ogrzać dziecko. Przed czymś uciekali. No oby tego już tutaj nie było. Oby już tego tutaj nie było. Światło. BD1, BD1. Skrzynka z tymu. To będzie tutaj. Chwila. Weźmiesz więcej? Dzięki, BD1. Stymy to są te do liczenia. Zbiornik na Stym. Zdobyto. Odkryto sekret. Zwiększono maksymalną liczbę zbiorników na Stym. Okej. Okay. Mówiłem, że tutaj coś zdobędę. Tu eksploracja to jest podstawa. No tu raczej nie będę skakał. Kurde, no dobrze, więcej żyćka. To jak dla mnie, tylko na plus, nie? Ale tak naprawdę... O, chwila, moment. O... Teraz tu, dobra. Naprawdę, mam taką niekłamaną przyjemnością, zagłębiam się dalej tutaj w historię i coraz bardziej stwierdzam, że chyba mi się to na tyle spodoba, ja wiem, to jest tylko godzina, ale na tyle spodoba, że kupię tą drugą część i będę ogarniał też i drugą część. Kurde, no. Kurde, bele. Hop, hop. Dobra, tu nie podskoczę. Pięknie. To teraz mogę wejść tutaj. Zrujnowany hangar. Jak hangar, to i części. Gdzieś tutaj coś? Nie. O, dzień dobry. Otwieraj. Biała skrzynunia. Ciekawe, czy te kolory mają znaczenie. O, coś tam było. Nowy materiał na poncho, brawo. I w sensie nie, że ja sobie biję brawo, tylko że brawo to się tak nazywa. Coś tam strzela. Albo mi po prostu pizło, albo mi już w głowie już strzela. Co to się tak ciemno zrobiło? Halo. Baby, I love you every day. Yeah, 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 yeah. Chodź tu, BD1. Ej. Nie, tu nie ma nic. A jak wejdę na te skrzynki, to gdzieś tam się dostanę? Czekaj, bo... Nie wejdę. No dobra, cofam, wejdę. Ale tu przejścia nie ma, także dobra, dupa. Zrobisz skan? Serdeczna kawunia. Orzesz mordę, jaka gorąca.
Postaw mnie na nogi. 2 godziny snu to nie jest dobra. Zamknięte. No niemożliwe. Czekaj, sprawdźmy jeszcze raz. Oj, kolego sympatyczny. Słyszę coś. Och, ty w życiu, no jak tam wejść? Tędy jakoś? Nie, no tam nie wejdę. Czy tu jest jakieś ukryte przejście? Nie, po prostu tędy nie przejdę. No dobrze, to szukamy dalej wejścia. Wychodzę, idę tam. Tu mamy jakieś czerwone lampy. Dzielnica czerwonych latarni. Baby. Ale z drugiej strony to będzie zamknięte, chyba że ten BD1 mi to ogarnie. Nie otwierają się. No cudownie, to jest to, czego, co mi było potrzebne. Dostępne. Czy ja jestem ślepy, czy tu mi pokazuje, że dostępne są te drzwi? Tamte są niedostępne, a te są dostępne. Nie chcą się ruszyć. Czy ja czegoś nie rozumiem? Że mam tam na górę wejść? Ale to by było bez sensu. Tu przez ten hangar? Tutaj nie przejdę. A tam na górze to nie ma sensu najmniejszego, żebym szedł. Tam na górze też nic nie zrobię. Ej stary, czy wy serio ten? Wiecie, gdzie ja mam iść? Może ja tam mam skoczyć? Dobra, spróbujmy. Spróbujmy raz jeszcze. Ale kurde. No bo nie mogę otworzyć inaczej. Mam te 3 stymy, które na razie i tak mi nie są potrzebne. Może coś rozwalić, kurde? Czasem bez kitu to dla mnie przynajmniej nie jest intuicyjne. Dobra, okej. Wróćmy do tematu po prostu takiego, że jestem głąbem i tyle. No i dzień dobry. Odblokowano skrót, no i fantasta. Uch, ty w życiu. Jest na dole. Dobra. Musiałem strzelić. Padł jeden z naszych. Trzymać się go. Nie ujdziesz stąd z życiem. Ty, wiecie co? Oni mnie w ogóle nie atakowali. Oni mnie w ogóle nie atakowali, ja nie wiem, czy to ma...
tutaj co mamy? Wała mamy, nie mamy nic. Dobra, zobaczymy, czy to jest tylko ten jednorazowy wypadek, czy jednak faktycznie coś się... Tutaj... A, widziałeś, skrzynunia. Czy oni faktycznie będą tak lipnie mnie atakować, bo jeżeli będą praktycznie w ogóle nie strzelać, to ja nie chcę tak, ja wtedy zwiększam to na normal, bo... Chcę się zagłębić głównie w tutaj w wątek fabularny, aczkolwiek nie kosztem takiego poczucia, że... Oj, tam porzucona wioska, ale to chwila. Na górę sobie wejdźmy. Ale nie kosztem tego, że będę się czuł jak jakoś nie wiadomo jak. Dobra, tędy nie przejdę. Tędy nie przejdę, czyli na 100% muszę iść tam. Dobra, biegusiem. Napierdzielają się ze sobą? Dobrze, niech się napierdzielają. Ja zobaczę, co my tutaj mamy. Tak, mamy 3 szturmowców, 4, 5, 6. No dobra, więcej niż umiem liczyć. Widziałeś ruch? Tylko ty i ja zadaję. Atakuję cel. Nie odpuszczę ci. Pięknie. Jeszcze ktoś? Jeszcze tam na górze byli. Ale chyba mnie nie widzą. Bez kitu, nie widzą mnie. Dobra, chodźmy tutaj. Jedyne co, to muszę uważnie... O, skanowanie. A co to za znaczek? Imperium po prostu chciało tych ziem. A, że nakaz eksmisji. Windy jedne, przepraszam. Znaczy w sumie nie dokończyłem, tak nie mam za co przepraszać. Możemy iść tam, ale ja bym jeszcze sprawdził, co tam było na dole. Bo w sumie ja zbyt szybko poszedłem stamtąd. Zabiłem tych dwóch ziomeczków. Tam może być coś... No właśnie. Zabierz ją stąd. Odciągnij ich. Poświęcenie. Poświęcenie dla rodziny. Powiem wam, że jestem gotów na to. Naprawdę. Ludzie mawiają, że... Jak przyjdzie co do czego, to nawet jesteś w stanie robić siebie głupka, żeby zapewnić wszystko co najlepsze. Wszystko to, czego ten... nie miałeś ty. Och ty w życiu. Och ty! Nie do końca działa blokowanie tak, jakbym chciał. Zdobyto punkt umiejętności. No to już mam 2 punkty umiejętności. Fantazji. Fantazja. Dobra. Tu już wszystko ogarnąłem. Kolejne echo. Co tym razem? Dokąd nas zabierasz? Imperium wyrzuciło mieszkańców z domów. Przerażeni uchodźcy, wysłani do obozów pracy i nie tylko. Przykre to jest. Obozy pracy w ogóle nie powinny... Oho! Nic z tym nie zrobię. Nic z tym nie zrobię, więc tędy nie przejdę. Nie przejdę w sensie. No dobra, ale... Tam są ludzie, dobra. To już wiem, gdzie mam iść. Ty, tam coś jest. Skan czy jaki wał? A nie, to było to echo chyba.
Szkoda, że nie ma czegoś takiego jak... O. Strzelaj! Dobrze! No dobra, troszkę strzelają, więc nie jest źle. Co znaleźliśmy? Zdobyto nowy materiał na strój, strażnik. Okej. Łoch ty w życiu. Co tu się stało? Od kiedy to się otwiera? Oczywiście, że jak widzę kurde dziurkę, to wchodzę. Dobra, drzewko umiejętności. W sumie, czemu nie? Co my mamy? Mamy uderzenie do skoku. Ja bym poszedł umiejętność przetrwania. Jeszcze jeden punkt. A, nie mogę. Zestrojenie z mocą. Zwiększa maksymalną moc ciała. Ulepszone spowolnienie. Cięcie z wyskoku. Poprawia umiejętność defensywna kala, dzięki czemu blokowanie ataku powoduje mniejszy spadek wskaźnika tego. Och ty w życiu. Tego nie mogę. Dobra. Zestrojenie z mocą. Zwiększono maksymalną moc. To się przyda i podejrzewam ulepszone spowolnienie też się przyda. Dobra, czyli że dłużej może trwać. Fantastycznie. To jest to, co mi było potrzebne. Przynajmniej zapisałem sobie grę. Przynajmniej zapisałem sobie grę, bo wiem, że w tych miejscach się zapisuje gra. Otwórz. Odblokowano skrót. Och ty w życiu. Fantastycznie. To jest właśnie to, co mi było potrzebne, przynajmniej na razie. Dobra, wróćmy teraz do punktu wyjścia. Czyli do tego miejsca. Teraz tak, teraz idziemy tutaj jak ciuchcia. Ciuch, 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 ciuch. Tu nic nie ma, jeśli chodzi o skanowanie. Teraz tak, mogę tam na górę wejść. Albo tutaj na... No wprost, dobra, idę na górę. Hop. Łatwo poszło. Nie powiem, że nie. Będzie tu jakieś skanowanko? Nie. Dobra, teraz tak. Tu jest ziomek. Jak wygląda ta mapa? Jakbym tutaj w lewo poszedł, to w sumie wała i tak nic nie zrobię. Więc dobrze, że... Czekaj, dobrze patrzę? Tak, tu jest to, tu jest tu. Ja szedłem tu, ja jestem tu. I teraz jakbym poszedł w lewo, to nie mam nic. Okej. Okay. Sztefi, a czy ty rozumiesz tą mapę w ogóle? Oczywiście, że nie, ale... Ale udaję, że wiem, dokąd się udać. Skrzynunia. Trzeba naprawić łącze komputerowe. Jak to łącze komputerowe naprawić? Kurde. Bele. Tutaj mogę wejść? Wała. Łącze komputerowe. No dobra, no będę... Może jakąś elektronikę, jak wreszcie. Oj, skanowanie, dzień dobry. Masz coś? No imperialni zwiadowcy, no przecież ci powiedział. Czego nie rozumiesz, baby? Medytuj? Dobra, w sumie zapiszmy. Dobra, wyjdź. Oczywiście jak ten, jak was zapytam w poprzednim... O Jezu. W poprzednim, znaczy w poprzednich odcinkach, jak gdzieś tam zadałem pytanie na temat tej medytacji, albo i nie. Nie jestem pewny, czy tak było, czy nie. Ale wydaje mi się, że pytałem was. To już odpowiedzieliście mi, czy warto każdy krąg tak jakby aktywować. Tam chyba spadnę na dół i będzie buba. Tutaj...
Tak, tu mam przejście i tu mam przejście. Dobra, w prawo. Aha. Dobra. Nie powiem, że coś widziałem, bo nie widziałem nic. Czy to normalne, że tutaj jest tak ciemno, kurde? Czy ja sobie po prostu gamę za ciemną zrobiłem? Ale fajnie wygląda to skanowanie. Po opuszczeniu Bogano dowiedziałem się... Raz, dwa, raz, dwa. Dobra. I co, i to koniec? No ty mi tylko powiedziałeś, że się dowiedziałeś więcej, a czy chciałeś mi powiedzieć, że się dowiedziałeś więcej niż mogłeś się spodziewać? Ty wafniaku jeden. Nie otwierają się. Seriously, to ja po to tutaj w takiej ciemności chodziłem. O Jezu, jak mi szyja zaspędziała. O Jezu, Jezu. Szlewi, umyj się. No wiadomo, myję się codziennie. Kilka razy dziennie nawet. To jest teoretycznie niezdrowe. Dobra. Hop. Hop. Teraz tam. Bez kitu. Tu by się przydała taka lampeczka na stałe. Czy ja będę miał jakiś ultralight? Czy tam jest skrzynunia? Oczywiście, że jest. Możemy iść na dół, a możemy iść do skrzynuni. Jakiś, może jakiś punkt umiejętności zdobędę, albo coś. No i co tam było? Nowy materiał na miecz świetlny. Miecz. Miedź, przepraszam, a nie miecz. Dobra. Tu coś mamy. Interakcja. Ale to chwila. Podświetlmy. Tu nie mamy nic. Nie. Człowieku, światło tu powinno wpadać. Niech stanie się światłość. No i co? I... Po to to włączyłem, żeby teraz tutaj... Fajną kombinację zrobiłem, nie? Podoba wam się? Och ty! Nie! 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 Mamo! Och ty wilku niedobry, czy nawet nie wiem, Gargamelu. Oż ty w życiu. Tak miałem zrobić. To mi wygląda na problem. Dobra, zerknę. Stary, to nie był żaden problem, nie? Chwilę lak. Dajcie znać, czy znacie tego pana tutaj. Doskonali wspinacze. No to taka, wiecie... Dodano nowy cel na holomapie. Dobra, zaraz. Jestem głodny. To się odbija na mojej... Hej! Intruz! Robi się! Robię uniki! No ja pierdzielę! Jest mój! Morale ucierpi! Spokojnie!
Czy już wszyscy zginęli? Dobra, fantastycznie. Tu mogę wejść? Nie. Czyli tak czy inaczej. Wspominaliście mi w pierwszym, pod pierwszym odcinkiem, że mam robić swego rodzaju screeny, bo świat jest piękny, ale kurde, no nie będę non-stop tutaj wam robił tych screenów, nie? Chociaż... No nie, nie, ja nie mam duszy artysty. Niedobrze. Źle zatrzymałem. Hop. Hop. No, oczywiście, że nie. Szewi jego umiejętności, a w zasadzie ich brak. Jak tu się leczyło? O właśnie. Dobra, mamy dwie sztuki jeszcze. Może gdzieś znajdę. Widziałeś, jak coś się tam ruszało? Jedi, tworzy szyk! Tak go! Cel jest ruchliwy! Atakować intruza! Trzymać dystans! Dobra, w miarę nawet poszło. Skanuj. Dowódca szturmowców. Zdobyto punkt umiejętności. Czy ja w jakimś punkcie będę w stanie zapisać coś? Odblokowano skrót. A co to za skrót? Aha, ten tutaj, dobra. Dobre i to. Czekaj, bo tam jest ten ziomek, do którego w sumie nie wiem jak się dostać. Ale to przejdźmy tutaj. Ile to w ogóle? 37 minut odcinka. Dobra, dojdę do jakiegoś... Ale fajna ty. To było fajne. Bang. Oczywiście wrócę ich napierdzielić, co to ma być? Och ty w życiu. Dobra, poszło. Stary monument. Idziemy dalej. Poszło. Kurde, tu jest tyle miejsc, w które ja mogę się udać, że ja nie wiem, gdzie mam teraz iść. Nie, nie mogę przesunąć. Okej, okay, naciśnij, aby otworzyć holomapę. Podejrzewam, że to... No tak, to jest niedostępne. Odszukaj oko cyklonu. Zablokowane na razie. Dobra, tam mogę... O! Tak, 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 tam pójdę. Ale jeszcze poczekajcie, bo tutaj coś mamy, jakieś echo. Tu mamy jakieś echo i to sobie ogarnijmy. Miriana, zaopiekuj się Sieną. Martwe mieszkanie z wioski. No, jak na martwego, to bardzo dobrze mówi. Okej, okay, tam jest... Czekaj, jak to idzie?
Tu jest wejście, przejście, a tu jest tak jakby powrót do tego. Dobra, idziemy zapisać grę. Och ty w życiu, dobra, uda się? Uda. Tylko jeszcze tak. Och ty! Jedi! Masz szczęście, że jesteś szybki. Co on miał za tarczę, ty? Co to za cholernik? Ciężki szturmowiec. Okej, no dobra. Dla mnie to w sumie nowość, wy to pewnie byliście... Nie byliście zdziwieni. Dobra, mamy? Mamy zapis. Fantastycznie, jeszcze dostępny punkt umiejętności. Zobaczmy, co mogę wydać. Znaczy, na co mogę wydać. Tutaj mi się nie odblokowało. Lepsze blokowanie, wiecie co? Zróbmy te blokowanie. Zwiększono wskaźnik wytrzymałości. No i subcio. Nie wiem, czy dobrze robię, że wszystkie punkty wydaję, ale wydaje mi się, że na razie jest ok. Dobrze, moi drodzy, dziękuję bardzo za dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie koniecznie komentarz. Nawet dla zasięgu. Tekst dla zasięgu, żeby po prostu był, żeby jakiś ruch się na tym kanale i w sekcji komentarzy zadział. I zapraszam na inne serie, na inne odcinki i na następne odcinki z tej serii. W ogóle to nie było potem. Dobra, never mind. Miłego dnia albo wieczoru. Pozdro. Cheveral. Hej, hej.